otwieram obrady 45. sesji Rady Powiatu Łodziejskiego. Witam panią radną, panów radnych, szczególnie serdecznie w ten wakacyjny czas. Witam pana Jerzego Kado, radnego sejmiku województwa wielkopolskiego. Witam wszystkich kierowników jednostek i wszystkich państwa, panią sekretarz, panią skarbnik, panią Marię. Stwierdzam, że na stan 17 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne decyzje, uchwały. Porządek dzisiejszej sesji radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Czy ktoś z radnych lub członków zarządu chce dokonać zmian, chce wprowadzić coś nowego do porządku obrad? Jeśli nie ma wniosków w tej sprawie, przystępujemy do realizacji przyjętego porządku obrad. Trzecim punktem porządku obrad jest przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy ktoś z państwa lub radnych ma uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Jeżeli nie ma uwag, to uznaję, że protokół został przyjęty przez aklamację. Kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawozdanie starosty Chodziewskiego z działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami. Sprawozdanie to radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Czy w związku z tym sprawozdaniem są pytania do pana starosty? Jeśli nie ma pytań, przechodzimy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Są to interpelacje i zapytania radnych. Żadna interpelacja nie wpłynęła na piśmie. Czy w tym punkcie ktoś z radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Straczycki. Panie przewodniczący, szanowni radni, ja mam pytanie do pana starosty. Chciałbym zapytać o ulicę Kadrewskiego. Tam ostatnio były robione podejście kablowanie nie tej drogi, a z tego, co poprzednio pan mówił, no, w jakimś horyzoncie czasowym jest naprawa tej drogi. Ja mam pytanie, czy modernizacja tej drogi jest już bliżej czy dalej i czy jeżeli będzie to robione etapami, nie można by rozpocząć od wycinki drzew i zrobienia miejsc parkingowych, tych, które zakłada przyszła dokumentacja, bo myślę, że to nie są duże środki, a mieszkańcom znacznie by to ułatwiło sprawę. To jest jedno pytanie, drugie pytanie również drogowe, mianowicie rozpoczyna się rok szkolny i droga na ulicy Słonecznej, kiedyś zrobiliśmy dużym wysiłkiem powiatu, został zrobiony chodnik, który w tej chwili jest całkowicie zarośnięty. Myślę, że dobrze by było, gdyby można było to z jednej strony powycinać trawę, a z drugiej strony może jakimiś środkami zabezpieczyć sam chodnik, bo on jest niemalże w kilku miejscach całkowicie zarośnięty. Dziękuję. Panie starosto, prosimy o odpowiedź. Panie przewodnicząca, Wysoka Rado, dostępni goście. Jeśli chodzi o kompleksowy remont ulicy Paderewskiego, to w tej chwili przyznam, że o tym nie myślimy. Takie najbliższe plany dotyczące Paderewskiego są uzależnione od działań energetyki, ponieważ wcześniej już o tym mówiłem, że jeżeli energetyka usunie te słupy, które stoją na skrzyżowaniu ulicy Walewskiego, Małowskiego i Paderewskiego, to jeśli nam budżet pozwoli, to w przyszłym roku zrobimy tam rondo i spróbujemy poprawić te chodniki, które nie zostały dotknięte do tej pory. I więcej w przyszłym roku na ulicy Paderewskiego nie planujemy zrobić, aczkolwiek mówię, w tej chwili pracujemy nad budżetem. Jeśli chodzi o chodnik przy ulicy Słonecznej, to powiem tak, ale proszę mnie dobrze zrozumieć. Jeżeli chodniki zarastają, to oznacza, że one nie były za bardzo potrzebne w tym miejscu. Tak? I no, Andrzej Piwacz powiem, ale to tak jest. Gdybyśmy chodnik zrobili na przykład na ulicy Wyszyńskiego. Znaczy, że źle były stopiane. Nie, to ten by
do tego oczywiście na Paderewskiego, gdzie zależy na Wyszyńskiego, gdzie zależy jak on byłby zrobiony, na pewno by nie zarósł, bo tam ruch pieszy się zdecydowanie większy. Natomiast chcę powiedzieć, że wiosną tego roku był zgarek i teraz na dniach podobnie zostanie spryskany. Także tyle mogę powiedzieć na ten ochotnik na uzyskłości. Panie starosto, ja też nie byłem, że tak powiem, gorącym zwolennikiem budowy tego chodnika w takim kształcie. No niemniej, jeżeli żeśmy już wypróbowali i jest on, to będziemy brać mi pana. Dziękuję. A my dalej. Ja chciałem bardzo szanowny narodowi i goście. I będę powtarzał bez przerwy ten temat, bankował, bo mi jest bardzo przykro, że w naszym powiecie nie spotkałem znaku na jeździ, który by zakazywał jazdę rowerem obok chodników. A w innych powiatach, na przykład w Obornikach, budowie są. Przykład jest właśnie tej Słonecznej. Tam mogłyby rowery po prostu jeździć, to po prostu głupie jakieś takie ubzdurzanie, że nie wolno. A się pytam, a rowery mogą jeździć i robić wyścigi wokół jeziora, gdzie się chodzić? Jeżeli jakieś przepisy mówią, że nie, no to piszmy interpretację do parlamentu i tak dalej. W głupszych sprawach się występuje, a w takiej podstawowej rzeczy, tak jak latami trzeba było czekać na wycinkę drzew, przepraszam, że polityczna sprawa dla niektórych, a to było bardzo potrzebne. Tak samo na przykład ta sprawa też jest istotna, bo przecież coraz mniej ludzi chodzi pieszo, coraz więcej rowerami i coraz więcej samochodami. Czyli z tego jest wniosek jasny, że trzeba stworzyć miejsca dla rowerzystów, tak w Poznaniu się to robi, czy ułatwienie dla samochodów. A w tej chwili jest utrudnienie. Nasycenie pieszych na chodnikach jest poza tam centrum miasta jest minimalne, a nasycenie samochodami robi się maksymalne. Stąd jasny wniosek. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Jak ktoś był w górach, na przykład w takiej miejscowości tam między Cieplicami a Szkarsko-Borybą, to chodniczki są na dwie płytki i ograniczenie do 40 km na godzinę jeszcze. Wysoki mur oporowy do 40, a tutaj 50. Więc ja się pytam, kto takie rzeczy wymyśla, jak jest około metra przerwy i półtora metra zaraz na chodniku. To jest brak logiki. Może trzeba się spytać Japończyków, czy tam innych, którzy mają mało terenu, jak to zrobić. Bo my niestety tego nie potrafimy. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś inne pytania? Jeżeli nie ma pytań, to starosta, ja pozwolę sobie zadać pytanie, nawiązując tutaj może do wypowiedzi pana radnego Tadeja o ścieżkę rowerową na trasie Budzeń-Dziewoklucz w pasie nadleśnictwa, w pasie przeciwpożarowym. Czy w tej sprawie już są posunięte jakieś rozmowy? Z tego co wiem, pewne starania czyli nadleśnictwo w Podaninie, ale jeszcze nie miałem okazji rozmawiać z panem nadleśniczym. Natomiast generalna uwaga czy prośba jest taka. Zaczynamy pracę nad projektem budżetu na rok 2018. Jeśli dobrze pamiętam, to apeluję o to, żeby do 5 września poskładać propozycję. To jest apel do rady, zresztą nie tylko do rady, żeby poskładać propozycje różnych przedsięwzięć, firm inwestycyjnych, które Państwa zdaniem są ważne i nad którymi zarząd powinien się pochylić. Chcę od razu też powiedzieć, że jeżeli tych propozycji będzie dużo, to bardzo dużo, to one nie wszystkie oczywiście znajdą uznanie do rządu, ale ostateczne decyzje będzie podejmowała Wysoka Rada. Także ten moment jest najlepszym do tego, żeby mówić o przedsięwzięciach na rok 2018. Bo potem, już w 2018 roku, po prostu będzie taka, że nie znalazło się w planie, w związku z tym zadanie, czy przedsięwzięcie takie nie będzie mogło być zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma więcej pytań, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest podjęcie uchwał. Pierwszym projektem jest uchwała w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego imienia profesora Romana Gresa w Chodzieży. Projekt uchwały radni otrzymali na piśmie, został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje.
Czy ktoś z radnych ma pytania do projektu tej uchwały? Jeśli nie ma pytań, przedstawiam projekt. Pan radny Kaczorowski. Mam takie pytanie, bo tyle co wczoraj było wyjaśnione zmiany apteki w szpitalu. Jeśli dobrze zrozumiałem, to się różni to tym, że już nie będzie można robić samemu leków. Czy to prawda, tylko będą w zakupu? Panie starosto, jest pan dyrektor szpitala, prosimy o odpowiedź. Tak, to drobna zmiana organizacyjna, która nic nie zmienia w działalności szpitala. Po prostu przenosiliśmy aptekę do innych pomieszczeń i można było wykorzystać fakt, że ustawa o działalności leczniczej dopuszcza w tej chwili tworzenie działu farmacji w szpitalu. Rzeczywiście ta zmiana ogranicza jakby możliwości szpitala do niewykonywania receptury, ale ona nie była w ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat nie była wykonywana w szpitalu. Do szpitala kupuje się w tej chwili leki gotowe płyny, także taki dział w szpitalu był niepotrzebny. My po prostu szpital nie wykonuje żadnych leków w miejscu w aptece. Wszystkie leki sprowadzane do szpitala są gotowe. To jest kwestia bezpieczeństwa i dla pacjentów, głównie rodzinnych pacjentów. Leki produkowane na miejscu zawsze wyniosły ze sobą jakieś ryzyko. Czy to powikłań po spożyciu, czy samej jakości tych leków. My kupujemy leki gotowe i one są dostarczane nie wiem, bez problemu do szpitala. Dziękuję bardzo. Bo mi się nasuwa taka konkluzja, to substancje czynne do leków są bardzo tanie, a leki gotowe są bardzo drogie i dlaczego wszystko zostawić ten cały zarobek koncernom farmaceutycznym, jak to część można jednak tego tortu zostawić do szpitala. Chyba, że no nie wiem, może procedury to trzeba zmienić. Katalog leków wykonywanych, czy możliwość wykonywania leków w szpitalach, ten katalog jest bardzo ograniczony do prostych rzeczy, typu, nie wiem, robienie kwasu wodnego. Taka działalność w tej chwili nie ma żadnego sensu. Apteki i to, co proponują hurtownie, są w tej chwili tak dobrze zaopatrzone i w dobrych cenach, że to się po prostu nie kalkuluje. Już nie mówiąc o ryzyku całego takiego działania. Po prostu nie warto. W żadnym aspekcie, ani finansowym, ani jakimś tam innym. Dziękuję bardzo. Przedstawia projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu Gdańskiego w sprawie zmiany statutu Szpitala Powiatowego im. Profesora Romana Drewsa, paragraf pierwszy statutu Szpitala Powiatowego im. Profesora Romana Drewsa w Odzieży, nadanym uchwałą nr 19/95/2016 Rady Powiatu Chodzieckiego z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie nadania statusu szpitalowi powiatowemu im. profesora Romana Drewsa w Chodzieży wprowadza się następujące zmiany. Załącznik nr 2 do statutu szpitala powiatowego otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Chodzieckiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? I kto się wstrzyma? Czyli od tego momentu jest nas 16 radnych, czyli 15 radnych za, 1 sprzeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała nr 35/208/2017 została podjęta. Drugim projektem jest uchwała.
uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty Chodzieskiego. Projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na piśmie, został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie komisje. Czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi do projektu tej uchwały? Jeśli nie widzę, w takim razie uchwała Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność starosty Chodzieskiego. Paragraf pierwszy. Po rozpatrzeniu skargi pani Aleksandry Merkin i pana Jana Merkina, zamieszkałych w Chodzieży, na działalność pana Juliana Hermaszczuka, starosty Chodzieskiego, uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A więc 16 radnych za, 1 wstrzymujący. W takim razie 14 głosów za, 2 osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że uchwała nr 35 przez 209 przez 2017 została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Wolne głosy i zapytania. Jeśli radni mają pytania, proszę o zadawanie w tym momencie. A starosta? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, to ani wniosek, ani zapytanie, ale takie informacje i zaproszenia. W sobotę Państwo zaproszenia otrzymaliście, obchodzimy do Rzymki powiatowo gminno parafialne w Szanowinie. Zaczynamy o godzinie 18. Mam nadzieję, że każdy z radnych Rady Powiatu poczyta to za swój obowiązek uczestniczenie tej uroczystości. Drugie zaproszenie dotyczy o 15. Tak. Pogratulować i podziękować tym, którzy pracowali. Kolejnego dnia, czyli 3 września o godzinie 14 tu przy Delfinie po raz pierwszy organizujemy targi producentów żywności ziemi chłodzieskiej pod taką nazwą Smaki Ziemi Chłodzieskiej. Zapraszam wszystkich Państwa, będzie to pierwsza impreza tego typu. Mamy potwierdzony udział 12 producentów żywności. Mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo podziwiać te smaki, które produktów spożywczych, które właśnie są wytwarzane na terenie naszego powiatu. A oprócz tego też zaprezentujemy ofertę artystyczną m.in. Młodzieżowego Domu Kultury i placówek kulturalnych działających na terenie naszego powiatu. I trzecia informacja to taka, że 26 września, to jest chyba środa, o godzinie 8 rano, zostanie odprawiona msza dla świętej pamięci byłego starosty Władysława Krawca, chyba 11 rocznicę, tak, 11 rocznicę śmierci. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Jeśli nie ma innych pytań, chciałam Państwa poinformować, że do Rady wpłynęły kolejne pisma w sprawie apelu, w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Wpłynął apel Rady Powiatu Leszczyńskiego w tej sprawie, pismo posła na Sejm Krzysztofa Paszyka, pismo posła Błażeja Łukasza Prady, pismo pani posłanki na Sejm Małgorzaty Janyska. Ponadto informuję, że do Rady Powiatu wpłynęły kolejne pisma pana Jana Merkina, a także pisma przekazane przez Zarząd Powiatu po posiedzeniach dnia 31 lipca i 18 sierpnia, które radni otrzymali, aby zapoznać się z ich treścią. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, w związku z tym, że porządek obrad 35. sesji Rady Powiatu Chodzieskiego został wyczerpany, ja dziękuję Państwu i życzę miłego popołudnia.